Aleksander Kutkowski witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Kierowca księdza biskupa Roberta Chrząszcza zaatakowany w myślenicach jest w stanie stabilnym, poinformowała Archidysja Krakowska, a tak na mężczyznę każe zapytać, czy politycy w swojej agresji mającej przynieść im polityczną korzyść nie przyczynili się do zbudowania wrogiej atmosfery wokół kościoła, której skutki widzieliśmy wczoraj. Ksiądz biskup Robert Chrząży wizytował w Myślenicach jedną z parafii. Przyjazd biskupa pomocniczego archidiececji krakowskiej był planowany od dawna, z dużym wyprzedzeniem. Kiedy ksiądz biskup sprawował że świętą, jego kierowca został zaatakowany. Napastnik podbiegł do samochodu i użył ostrego narzędzia. Zadał kilka ciosów, po czym uciekł. Ranny szybko trafił do szpitala. Jego stan był określony jako stan zagrażający życiu. Sprawcą był 30-letni z powiatu nowosądeckiego. Kilka minut po godzinie 18.00 ten mężczyzna został zauważony na jednej z myślenickich ulic. Zobaczył go policjant, który jechał radiowozem nieoznakowanym. Napastnik został zatrzymany. Jego poszukiwania odbywały się w trudnych warunkach atmosferycznych. Towarzyszyła im gęsta mgła ograniczająca widoczność. Stan kierowcy księdza biskupa Roberta Chrząszcza ustabilizował się. Przekazała wczoraj późnym wieczorem archidiecezja krakowska, powołując się na informacje ze szpitala. Kierowca księdza biskupa Roberta Chrząszcza. Jest otoczony opieką w szpitalu w Myślenicach. Dziękujemy ratownikom, lekarzom i policjantom za sprawne działanie, dziękujemy też za wszystkie modlitwy za pana Sławomira. I prosimy o dalsze modlitewne wsparcie. Rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Łukasz Michalczewski mówi, że w przestrzeni publicznej padło zbyt wiele słów, które pośrednio przyczyniły się do ataku na kierowcę, a całe zajście wpisuje się w szeroki atak na kościół i ludzi kościoła. Trzeba po prostu przypominać sobie to, co dosłownie niedawno było mówione o piłowaniu katolików, o pozbawianiu pewnych rzeczy właśnie godności i tak dalej katolików. No, dzisiaj ci katolicy są tak perfidny sposób również, że Ataki wymierzone w ludzi Kościoła napędzają politycy związani z liberalno-lewicową opozycją. Na skrajnych emocjach próbują budować poparcie polityczne. Tak było w trakcie protestów zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Tak jest teraz, gdy przewodniczący Platformy Obywatelskiej wielokrotnie z nazwiska wymieniał kapłanów, których atakował za poglądy i zajmowanie stanowiska zgodnego z nauczaniem Kościoła, m.in. w przypadku tzw. aborcji. Resort Sprawiedliwości szacuje, że w ciągu poprzedniego roku w Polsce miało miejsce. Prawie 25 tysięcy ataków na chrześcijan. Dotyczyły m.in. wtargnięcia do kościoła w trakcie mszy świętej i bezczeszczenia symboli religijnych oraz niszczenia budynków sakralnych. Prezes PiSł Jarosław Kaczyński nie wycofuje się ze zmian w sądownictwie. Zastrzega jednak, że trudno je wprowadzić przez unijną presję, którą złamać może dopiero wyborcza wygrana. Na, te, na ten temat mówił w żywcu, gdzie spotkał się z mieszkańcami miasta. Sądy to jest jedna wielka anarchia, i tego. Ale jakby to można było zmienić? No, można by to zmienić tylko jedną metodą, to znaczy dokonać reformy, a na to z kolei nie pozwala Unia Europejska. No i tu jesteśmy w pewnej kwadraturze koła. Ale z tego wszystkiego można wyjść, tylko no, trzeba mieć tą odnowioną legitymację to znaczy wygrać kolejne wybory. Teraz chcemy spłaszczyć sądy. Chce pan mieć proces w bielsku Białej. No to poczeka pan dwa lata, ale chcesz pojechać do Suchej Beskidzkiej, Bies będziesz miał proces za dwa miesiące albo nawet za dwa tygodnie. No tak to chcemy zrobić, żeby to przyspieszyć. To też będzie trochę sprawiedliwsze dla sędziów, bo jedni mają taką ilość spraw, że tego jeden człowiek, nawet bardzo zdolny i bardzo pracownicy, nie jest w stanie zrobić, a inni, uczciwie mówiąc, mają dużo wolnego czasu. No. W tym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy, który zawiesi stosowanie w Polsce unijnego systemu ETS. Stoi za nim Solidarna Polska. W swojej propozycji Solidarna Polska powołuje się na przepisy unijne, które w jej ocenie pozwalają na odejście od stosowania ETS-u, gdy kraj jest bezpośrednio lub pośrednio związany z rejonem konfliktu czy też prowadzonymi działaniami zbrojnymi. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba tłumaczy, że korzyść z utrzymywania unijnego podatku czerpie Putin. ETS to jest instrument, który sprzyja Rosji. Wypieramy suwerenność energetyczną, zamykamy kopalnie, węgiel likwidujemy, atomu nie chcemy, bo Niemcy nie chcą. Co wybieramy? Niestabilne źródła, które muszą mieć dodatkowy element, czyli stabilne źródła. Stabilnym źródłem jest gaz. A jeżeli gazu nie mamy, no to co robimy? My importujemy. Nord Stream 1, Nord 2. A kto jest dystrybutorem, kto jest eksporterem gazu? Republika Niefederalna Niemiec, tylko Federacja Rosyjska. W tym tygodniu regulacje, które zawieszą stosowanie ETS-u w Polsce, mają trafić do Sejmu. Widzimy, jak to jest gigantyczny koszt dla polskiej rodziny. Mówił mi nie, bo to psuje naszą suwerenność, zabiera nam suwerenność energetyczną i obciąża polskie kieszenie. Unijny system, który miał w teorii i sprzyjać transformacji, w praktyce drenuje budżety spółek odpowiedzialnych za stworzenie w Polsce nowego miksu energetycznego. Koszt uprawnień do emisji CO2 znacząco przekracza prognozy Komisji Europejskiej. System dopuszcza też spekulacje. Poszczególne podmioty, które nie potrzebują uprawnień, skupują je, by później sprzedać drożej spółkom będącym pod ścianą. Bruksela nie zdecydowała się nawet na najprostszą zmianę, która przewidywałaby uwolnienie dodatkowych uprawnień na rynek. Europoseł Adam Bielan nie ma wątpliwości, że po przyszłorocznych wyborach nie będzie już żadnych przeszkód, by wypłacić Polsce środki z KPO. Polityk Partii Republikańskiej jest zwolennikiem elastycznego podejścia w rozmowach z Brukselą. Adam Bielan zdaje sobie sprawę, że to Komisja Europejska chce zwarcia z polskim rządem i dąży do niego w pełni świadomie. Komisja Europejska wyraźnie chce wpłynąć na wynik wyborczy, chce pomóc opozycji po wyborach to już nie będzie miało sensu. Wybory parlamentarne zaplanowano na jesień przyszłego roku. Do tego czasu Polska może nie otrzymać środków z KPO. Adam Bielan, jak sam przyznaje, jest zwolennikiem bardziej elastycznego podejścia, gdy mowa o negocjacjach na linii Warszawa-Bruksela, ale i w całym obozie władzy zdania są podzielone. Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk miał dla przykładu zastrzeżenia do resortu sprawiedliwości, że ten za rzadko rozmawiał z urzędnikami komisji. Obecnie negocjacje w sprawie KPO prowadzi nowy minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Na pewno po wyborach przyszłorocznych te środki zostaną odblokowane, ale w naszym interesie jest żeby, jest, żeby spróbować odblokować je wcześniej. Nawet jeżeli te szanse są niewielkie. Uważam, że warto spróbować. W celu osiągnięcia kompromisu z Brukselą prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie wykluczył kolejnych zmian w sądownictwie. Profesor Robert, Robert Reytak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został wyróżniony na prestiżowym spotkaniu w Argentynie z udziałem specjalistów z 11 państw. Był tam jedynym przedstawicielem Polski i Europy. W Ameryce Południowej okulistyka mocno się rozwija. Są tam świetni specjaliści, ośrodki dysponujące nowoczesnym sprzętem. Rozwojowi całej światowej okulistyki służył zorganizowany w Argentynie zjazd Oftalmo-Cordoba. To prestiżowe spotkanie z udziałem przedstawicieli 11 krajów Ameryki Łacińskiej, Polskę i Europę reprezentował profesor Robert Rejdak. Celem mojej tam wizyty było podzielenie się doświadczeniami w zakresie najnowszej chirurgii okulistycznej z zakresu zarówno Chirurgii zaćmy, chirurgii siatkówki i leczenia urazów narządów wzroku. Profesor Robert Rejdak prezentował najnowsze metody, mówił o operacjach przeprowadzanych w Polsce, zwłaszcza, że jego doświadczenie obejmuje nie tylko pacjentów z kraju, ale również z Ukrainy. Praca profesora Rejdaka została doceniona w Argentynie. Jako jedyny z naszego kontynentu brałem udział w tym zjeździe. Również zostałem zaproszony do tak zwanego Hall of Fame, czyli grupy chirurgów, okulistów z całego świata, którzy niejako mogą pochwalić się bardzo dużym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie chirurgii oka. Specjalistów z zagranicy interesowały zwłaszcza najnowsze rozwiązania technologiczne, po jakie sięga profesor Rejdak. Wśród nich chirurgia mini-inwazyjna oraz około- i pooperacyjna antybiotykoterapia. Specjalista wyjaśnia, że rozwój okulistyki jest niezbędny, a współcześnie narządy wzroku. Do Dotyka wiele chorób cywilizacyjnych. W obecnej dobie mamy taką nową epidemię, która dotyczy również schorzeń narządów wzroku. Mówimy o, mówimy o... Epidemii krótkowzroczności na kontynencie azjatyckim, to to już, są, to już jest odsetek nawet dochodzący do 90% osób noszących okulary. Z badań Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wynika, że po okulary sięga już 40% dzieci w wieku szkolnym. Coraz częstsze są też schorzenia plamki żółtej, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz zaćma. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział swoje wystąpienie na rozpoczynającym się jutro szczycie G20. Jednocześnie ocenił, że w Hersoniu okupanci dopuścili się podobnych zbrodni co w innych regionach Ukrainy. Cherson wyzwolony spod rosyjskiej okupacji, tak ukraińskie wojsko było witane w mieście. z emocji nie mogą nawet mówić nie mogę uwierzyć że to wyzwolenie nastąpiło po wyzwoleniu miasta na jaw wychodzą kolejne zbrodnie wojenne rosyjskich bandytów znajdowane są ciała zarówno żołnierzy jak i cywilów Śledczy udokumentowali już ponad 400 zbrodni wojennych. W obwodzie hersońskim Armia Rosji pozostawiła po sobie ślady takich samych okrucieństw, jak w innych regionach, w których była. Odnajdziemy i postawimy przed sądem każdego mordercę. Do odpowiedzialności każdego bez Walki są tak samo intensywne jak w ostatnich dniach. Rosjanie atakują bez przerwy. Linia obrony Ukrainy jest silna. Nie pozwolimy Rosjanom przez nią przejść, mówił prezydent Wołodymyr Zeleński. Robimy wszystko, żeby w nasi nasze odpowiedzi. w ich. Na całej linii frontu niszczymy łańcuchy dostaw, składy amunicji i kwatery wroga. Musimy zmniejszyć potencjał najeźdźców każdego dnia bez dni wolnych. co zbierają życia naszym ludziom. Prezydent Wołodymyr Zeleński zabierze głos na szczycie G20. Do Indonezji nie przybędzie Władimir Putin. Reprezentował go będzie minister spraw zagranicznych Siergi Ławrow. Co najmniej sześć osób nie żyje, a 81 jest rannych po wybuchu bomby w Stambule. Policja aresztowała sprawcę, a podejrzenia tureckich władz padają na partie pracujących Kurdystanu. Niedziela, Stambuł, godzina 16.20 czasu lokalnego. Ruchliwy i zatłoczony deptak w centrum miasta. Na ulicy spacerują turyści, mieszkańcy i rodziny z dziećmi. Spokój przerywa wybuch bomby. Na miejsce zdarzenia natychmiast ruszyły karetki. W centrum miasta lądował helikopter ratownictwa medycznego. W ataku zginęło co najmniej sześć osób, z których cztery bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W szpitalach cały czas o życie walczą poszkodowani, trwa akcja oddawania krwi na rzecz ofiar. Mamy osiemdziesięciu rannych, dwie z tych osób są w stanie krytycznym. Prezydent Turcji przyznał, że eksplozja na ulicy Istiklal to zamach bombowy. Błędem byłoby twierdzić, że jest to niewątpliwie atak terrorystyczny, ale wstępne ustalenia i wstępne dane wywiadowcze mojego gubernatora są takie, że pachnie to terroryzmem. Wiadomo, że napastnikiem była kobieta. Do ataku nie przyznała się dotąd żadna organizacja. Według naszych ustaleń za atak odpowiada organizacja terrorystyczna Partia Pracujących Kurdystanu. Śledztwo w sprawie wybuchu wszczęła prokuratura. Tureckie media krajowe otrzymały tymczasowy zakaz informowania o szczegółach wybuchu. To było przedpołudniowe wydanie informacji dnia. Dziękuję. A po więcej zapraszam Państwa na godzinę 12. Z Panem Bogiem.